spotkanie. Witajcie serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie na temat wstyd a autonomia. Wstyd a autonomia. Dobra, to jeszcze przywitam Was, kochani, słowem. Witam serdecznie. Zapraszam do komentarzy, zapraszam do zadawania pytań w obrębie poruszonego tematu. Ostatnio sobie dyskutowaliśmy sporo na temat dynamiki kata i ofiary. Kochani, gdy ja mówię kat i ofiara, mam na myśli dane stany psychiczne. Dane stany psychiczne człowieka. Do tych stanów psychicznych każdy człowiek ma dostęp za pomocą swojej wolnej woli. Czasem jest tak, że ta nasza wolna wola jest zarządzana, może nie czasem, a dość często, zwłaszcza w dzieciństwie, ta wolna wola wydarza się gdzie? W obszarze naszej podświadomości. W takiej naszej pierwocinie, która stoi za tym, żebyśmy zawsze, ale to zawsze, bez znaczenia, czy się komuś to podoba, czy nie, żebyśmy przetrwali. Gdy już jesteśmy takimi dość dorosłymi jednostkami, tak mam na myśli 40+, to zaczynamy obserwować, że mamy w sobie pewnego rodzaju automatyzmy, że to nami rządzi, coś mi każe tak uczynić i wtedy wiemy, że są to nasze nawyki, schematy, przyzwyczajenia, że coś nami rządzi od środka. Natomiast gdy poddamy to takiej większej uważności, poddamy refleksji, to możemy zauważyć, że każdy nawyk można przypisać. Każdy nawyk, jeśli tylko zauważymy swoją częścią świadomą, to możemy zmienić taką dyrektywę dla naszej podświadomości, tak jak, kochani, robi się z chociażby w zakładach pracy, w jakichkolwiek strukturach, gdzie mamy te piętra, gdzie jest dyrektor, jakiś tam kierownik, całe piony i pracownicy, jeden po drugim. Takie piony, ja już trochę od korporacji odeszłam, więc nie za bardzo mi się uśmiecha tam wracać, nawet wspomnieniem. Generalnie chodzi o to, że w każdej społeczności, czy to jest zakład pracy, czy to jest rodzina, czy jakakolwiek inna społeczność, jest tak zwana hierarchia w stadzie do ustalenia. Więc jeśli na górze zmienimy, czyli w obszarze naszej świadomości, zmienimy dyrektywę, żeby już nie działać schematycznie, bośmy ten schemat dojrzeli, to wtedy podświadomość na razie jest oporem, ale gdy nie popuścimy, będziemy konsekwentni, wtedy będziemy zaczynali proces przepisania nawyku. Wstyd a autonomia. Dzisiaj podejmujemy, kochani, taki temat. Ale zanim wejdziemy głębiej w ten temat, to chciałabym wszystkich serdecznie pozdrowić, podziękować za przybywających subskrybentów też na kanale Powrót do Natury na YouTubie. I kochani, od jakiegoś tam tygodnia, może dwóch, na moim kanale jest taka możliwość, taką funkcję mi tam włączono, funkcja podziękuj. Jeśli czujesz wdzięczność za treści, które tam nawijam, przedstawiam, czujesz, że zmienia Twoje życie, że to zmienia Twoje życie, czujesz, że te treści są przydatne, jest tam możliwość wsparcia kanału. Jest możliwość wsparcia kanału, żeby kanał mógł się rozwijać prężniej, żeby mogła więcej czasu poświęcać na nagrywanie różnych filmików, a zwłaszcza takich pokazowych w sensie grania danych zachowań psychicznych, nie tylko nawijania słowem, ale też grania. Potrzeba, kochani, na to więcej czasu, różnych środków, więc jest taka możliwość współpracy. Jeśli chcesz się przysłużyć, żeby ten kanał się lepiej rozwijał, możesz kliknąć tam na funkcję podziękuj pod każdym filmikiem. Za co z góry, kochani, dziękuję. Dzisiaj wstyd, a autonomia. Na początku rozdzielimy sobie włos na czworo, a dlaczego by nie. Klienci sobie, kochani, bardzo chwalą, odbiorcy, często dostaję taki feedback, że taka spolszczona, schłopszczona psychologia bardzo pomaga otworzyć oczy na pewne aspekty, w których się tkwi latami i nawet się nie przypuszczało, że to jest aż takie, nie chcę powiedzieć proste, ale też dające się zrozumieć nawet samemu, bez wiedzy takiej specjalistycznej. Więc, kochani, na początek, czym jest wstyd, czym jest autonomia? A na koniec sobie to połączymy, jaka jest zależność autonomii od wstydu albo do czego nam jest z natury dany wstyd. Więc wstyd, jak każda inna emocja, jest
Witam, kochani, Was wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam do pytań, do komentarzy. Ja się będę tu rozkręcała już tradycyjnie i zawsze wyczekuję na Wasze pytania. Na Wasze pytania. Jak będą pytania, będę odpowiadać, a komentarze przeczytam sobie po wykładach. Więc, kochani, wstyd, jedna z emocji, z wielu emocji. I tu za Hawkinsem bardzo polecam zapoznać się z tą skalą emocjonalną. I wstyd będzie na samym dole tej skali emocjonalnej. Jeśli przyjmiemy, że zero to jest śmierć, zero wibracji, zero ruchu, nie ma życia, to jest śmierć, a 1000, teraz podaję spektrum tej skali, a 1000 to jest stan oświecenia, takiego pokoju, jaki okazywał na przykład Budda czy Jezus, to taka rozpiętość tych emocji daje nam cały zakres możliwych emocji, całe spektrum emocji, które człowiek jest zdolny przeżywać łatwiej ze wstydem, trudniej z oświeceniem. Ale chciałabym tu nakreślić to spektrum. Więc, kochani, wstyd jest emocją daną od natury. Po co? Z jednej strony nazywamy to sobie strażnikiem sumienia, ale jeśli ten wstyd jest zdrowy, jeśli używamy takiego natężenia wstydu, który można powiedzieć, że nie jest wstydem toksycznym, czyli zobaczcie, tak jak mamy na przykład, nie wiem, wódkę śliwowice, to ma 80%, to tam stężenie alkoholu jest 80% i weźmy, że to jest symbol naszego toksycznego wstydu, a gdybyśmy tak się napili, powiedzmy, jakiegoś winka 12%, czy nawet jakiegoś martini 20%, to jest w ramach takiego ogarnięcia naszych popędów, żeby nie doszło, krótko mówiąc, do takiego życiowego ekshibicjonizmu, czyli musimy mieć pewnego rodzaju ogarnięcie energii życiowej. Na to mamy całe dzieciństwo i tak do 25, może do 21 kobiety, bardziej mężczyźni 25 mniej więcej, powinniśmy względnie mieć takie skorytowane, ułożone energie życiowe, w tym energia seksualna, energia kreatywności, nasze popędy, wszystko to, żeby nasza autonomia właśnie miała taki kanał przepływu. Czyli nasza ekspresja życia, naszego ja, ekspresja naszego ja, żeby miała pewnego rodzaju strukturę. Więc, kochani, wstyd, jeśli jest w nadmiernej ilości używany, na przykład zawstydzanie, to już bardzo znane wszystkim Polakom, też i z własnych przeżyć, i z edukacji, chociażby tutaj na YouTubach, że zawstydzanie jest silnym narzędziem do poskromienia kogoś w czymś, w wyrażaniu siebie. Silnym narzędziem. Jak mówimy, że kogoś ośmieszamy, kpimy z niego, szydzimy, wytykamy palcami, to jest, koni, wszystko o tym, że stosujemy, ja nazywam to po swojemu, zamordyzmem, używając energii wstydu. Wstyd ma to zadanie od biologii, żeby cofnąć naszą nadmierną autoekspresję. I teraz, kochani, zobaczcie, jeśli dziecko wyraża się naturalnie, chociażby, nie wiem, wpadało w histerię, bo ma 2 latka, to i tak to jest histeria naturalna, bo powiedzmy, dziecko wyraża sprzeciw, niezgodę, że tam jakieś zabawki mu się nie kupiło, jakiś lodów na to i teraz mu się nie nabyło, chociaż to może trzecie dzisiejsze lody. Więc dziecko i tak to naturalnie wyraża. Natomiast gdyby miało, powiedzmy, 12 lat i wyrażało taką histerię, to trochę już nadto jak na ten etap rozwojowy. Ale gdy dziecko na przykład ma 32 lata i tak się zachowuje jak 2-latek, to już się, kochani, nadaje na terapię. Generalnie wstyd, kochani, jest potrzebny, ale po to, tylko po to i aż po to, to wielka, wielka rola każdej emocji, ale wstyd i poczucie winy dla mnie to są takie dwie najmocniejsze emocje ze względu na to, że wstyd będące takim zamordyzmem może sprawić nam to, że całkowicie się w sobie zamkniemy, że umrze nasze ja, że zgnijemy tam w środku. Natomiast poczucie winy, gdy będzie takie toksyczne, takie nadmierne, to może nam doprowadzić do takiej autodestrukcji. Do takiej autodestrukcji w postaci, że ciągle będziemy mieli takie poczucie, że nie dość, że powinniśmy zrobić lepiej, że jeszcze niewystarczająco, że ktoś jest wiecznie niezadowolony i też to ma swoje oczywiście skutki w naszym ciele biologicznym i nie tylko. Ja na przykład bardzo łączę poczucie winy, takie toksyczne poczucie winy z produkcją, z wytwarzaniem się, może z procesem nowotworzenia, czyli powstawania nowotworów. O tym może kiedy indziej. Dzisiaj wstyd, autonomia.
Kochani, czyli wstyd wiemy. Na skali emocjonalnej wibruje bardzo nisko. Hawkins by powiedział, że wibruje chyba na poziomie 30. 30 na skali logarytmicznej między 0 a 1000. Pamiętamy, że taka... Pamiętamy ci, co już słuchają moich wykładów dłużej, kto czytał książki Hawkinsa, kto nie, bardzo serdecznie polecam. Natomiast bardzo trudno człowiekowi wejść już nawet na taką tą średnią skalę, gdzie mówimy o takim spokoju. O takim spokoju, na takim 400 na skali logarytmicznej, gdzie człowiek niejako nie przyczepia się do życia, do ludzi, do samego siebie. Tak się odpieprza od wszystkiego, a jednocześnie cieszy się tym życiem. Taki stan względnego spokoju. Natomiast, kochani, zauważcie, że jak z czymś siedzimy w życiowych krzakach, nie odważamy się, nie wychodzimy, prokrastynujemy, sabotaż nami na prawo i lewo jakoś tam miota, to my nawet nie jesteśmy na poziomie odwagi, czyli 200. Myślę, że większość Polaków, którzy jeszcze mają w sobie jakieś część, chociażby traumy, jakąś część, to na pewno Twoje przeciętne wibracje, bo nie codziennie i nie zawsze, ale takie, powiedzmy, dyżurny stan to będzie poniżej 200 na tej skali logarytmicznej. Tam dalej nie będę szła. Generalnie chciałabym tylko powiedzieć, że dla mnie wstyd, zwłaszcza dużej ilości wstydu, czyli tak zwany toksyczny wstyd, to jest przedsionek piekła. Piekła umysłu oczywiście, piekła umysłu, czyli zamordyzm życiowy. Czym jest autonomia? Żebyśmy dokładnie wiedzieli, jak połączyć wstyd z autonomią. Kochani, to jest trzecia potrzeba, to już na pewno wiecie, ale nigdy dość powtarzać, że poza bezpieczeństwem i zdrową zależnością, czyli tak naprawdę relacyjnością, mamy trzecią potrzebę, która jawi się tak na wysokości 2-3 latek. Dziecko przejawia bunt 2-3 latka i wtedy mówi: ja chcę sprawdzić, kim jestem jako oddzielny byt, więc mamo, nara, stary, nara, ja teraz będę rządził sam i mam 2-3 latka i idę w wielki świat i ja sam będę sobie rządził, a ty na mnie, tato, bierz za mnie wszystkie konsekwencje moich podrygów, a ty, mamo, ratuj mnie, gdybym był w opresji, której nie jestem w stanie udźwignąć. To oczywiście już dopowiedziałam z dorosłego. Generalnie trzecia potrzeba, która w człowieku naturalnie się rodzi, zaczyna dziecko to przejawiać, mówimy, pokazuje charakterek, prawda? To już tak na poziomie mniej więcej 2-latka do 3-latek. Myślę, że teraz obecne dzieci to nawet już, niektórzy mówią, że już w inkubatorze na porodówce już dziecko pokazuje swój charakterek. To oczywiście był, kochani, żart, więc jak ma się kolejna potrzeba, trzecia z sześciu, względem wstydu? Zobaczcie, tak naprawdę idąc sobie po potrzebach, tak jak w ostatnim filmie też mówiłam metaforą drzewa, to samo można przyłożyć, kochani, metaforą czakr, czyli tak jak korzenie, poczucie bezpieczeństwa, to będzie czakra podstawy. I druga potrzeba, potrzeba zdrowej zależności, to można powiedzieć, że to był ten piej budowany w tej mojej metaforze z ostatniego live'a. To będzie zdrowa zależność, a później już to, co zaczyna wystawać poza ten mój słój z poprzedniego wykładu, jak nie oglądałeś, to tam odsyłam, to będzie ta nasza trzecia potrzeba. Wiele rzeczy, kochani, nachodzi na siebie. Czy mówione językiem czakr, czy poziomów wibracyjnych, czy mówimy o potrzebach, to i tak się wszystko w człowieku spina, nakłada na siebie. Zauważcie, może tak dużo tego rozwoju osobistego i tych wszystkich zagadnień psychologicznych, natomiast ja tam swojego czasu zaczęłam tak, może nie dziwić się, ale jednocześnie jakoś takie zadowolenie przyszło wewnętrzne, że nie ma tej wiedzy aż tak wiele, bo wiele rzeczy opowiada o tym samym. Ja generalnie lubię sobie tak znaleźć takie połączenia pomiędzy chociażby tym, jak mówimy o tym, że świat zachodni w jakiś sposób inny mówi o rozwoju osobistym, a świat wschodni mówi inaczej, ale to i tak jest człowiek ten sam. To i tak człowiek jest ten sam, więc jeśli mamy strachy przy tyłku, to zawsze będzie czakra podstawy, a jeśli będziemy mieli niskie poczucie własnej wartości, czy dobre poczucie, powiedzmy średnie albo wysokie poczucie wartości, to będzie to mniej więcej na poziomie czakry splotu słonecznego i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, wstyd, a autonomia to jest taka para, która ze sobą chodzi i jeśli dziecko przejawia według oczywiście znaczących dorosłych, bo dziecko nigdy nie ma takiego pomysłu, ani samo się nie kara, że na przykład nadmiernie wyraziło swoją autoekspresję, czyli przejaw swojej autonomii. Dziecko nie ma takich pomysłów. Dziecko, można powiedzieć, że jak się rodzi, to jest ono w sobie zakochane w sposób zdrowy.
Zakochany w sposób zdrowy. Zobaczcie, jak dziecko sobie leży, powiedzmy, ma tak z pół roczku, leży sobie w samej pieluszce, teraz jest cieplutko, wyobraźcie sobie, leży taki słodziak i on tak, i ssie sobie i kciuka własnego, i palucha u swojej stópki, jednej i drugiej, i on tak jakby sam sobą zaspokaja obwód oralny, stanowi sam dla siebie pewnego rodzaju taki słodki fetysz, nie? Dziecko po prostu kocha samo siebie. Ale to nie jest koncepcja z umysłu, że ja będę teraz wyrażał miłość własną, tylko po prostu w komórkach to naturalnie my ludzie mamy. Mamy to w komórkach. Troszkę tu bym odstawiła ten aspekt traumy rodowej. Jak się ktoś rodzi z traumą rodową, to już nieco jest zainteresowany inaczej życiem, nawet jak ma pół roczku. Trochę coś innego już przez niego może prześwitywać. Na przykład jak ktoś się urodzi z takim rysem paranoidalnym, to już będzie wtedy widać, nawet w takim półroczniaku, że ono jest trochę mniej zainteresowane samym sobą, a bardziej już przejawia zainteresowanie światem zewnętrznym. Jeśli by na przykład ktoś z takim podejrzeniem rodowym, podejrzeniem pewnego rodzaju strachy, zagrożenia, wielkie traumy przekopiowane, to wtedy dziecko może już bardziej być zorientowane na świat zewnętrzny, czy czasem mu to nie zagraża, chociaż nie robi tego świadomie, jasne. Natomiast już będzie mniej tak afirmowało siebie. Mniej będzie się sobą tam upajał. Natomiast jeśli dziecko tak normalnie, zupełnie organicznie według psychologii rozwojowej przejawia swój rozwój i to się przestaje dorosłym podobać, wiemy już o tym wszystkim też jako rodzice, niejednokrotnie skarciliśmy dziecko nieadekwatnie do jego zachowań, że nazbyt podcięliśmy skrzydełka albo zawstydziliśmy. Mi kiedyś syn, może powiem taki przykład przy okazji, mi kiedyś syn powiedział, oczywiście lata później, czyli teraz, o pewnych zachowaniach, które według niego, zobaczcie, ja miałam inną intencję, a dziecko odebrało inaczej. Mówi, a pamiętasz, jak ja byłem taki mniejszy i siedzieliśmy przy stole, przy jakimś tam grupie znajomych i na przykład chciałem, żebyśmy już stamtąd jechali. Albo na przykład nie chciałem mieć tego obiadu, tylko chciałem coś innego zjeść. To ty przy wszystkich powiedziałaś, co mnie właśnie zawstydziło, powiedziałaś to, że a synu już chciałbyś jechać, tak? No to wiesz co, posiedźmy jeszcze z pół godziny i pojedziemy. Albo na przykład nie chcesz jeść tego schabowego, to może ci ciocia jajecznicę zrobi. I ja tak na głos, starając się zapewne pogodzić potrzeby dziecka i żeby nie być kłopotem dla gospodarza tego domu, to tak matka powiedziała, myśląc, że nikomu tu krzywdy nie robi. Natomiast co to było dla dziecka? Ja nie mówię, że dla każdego, ale na przykład mój syn podał mi taki przykład. Mówi, a po co ty mówiłaś? No głos przy nich wszystkich. A oni później wszyscy na mnie, jak wszystkie oczy siedziały koło stołu, przy stole, to wszyscy teraz na mnie, że ja tego schabowego nie chcę jeść, albo że co? Że chcę już jechać, to pewnie gardzę gośćmi i tak dalej. Zobaczcie, intencja intencją, a jaki jest odbiór przez dziecko. Więc jak dziecko cokolwiek przejawia, u mnie to już za późno, bo moje to są już dorosłe dzieciaki, natomiast na wnuczkę już miałam większe wyczulenie, żeby nigdy nie popaść w tą energię zawstydzania, co nie znaczy, że dziecku nie możemy nic powiedzieć, tylko wszystko jest, kochani, ważne, w jaki sposób my to powiemy. Teraz ostatnio widziałam się z taką koleżanką, która ma dość małe dzieci, taka trójeczka jedno po drugim i to najmłodsze ma chyba tak ze 3 latka. No i coś tam rozprawialiśmy na temat, co słychać u matki, co słychać u, czyli mojej koleżanki, co słychać u tego dzieciątka. No i coś tam ta dziewczynka do mnie mówi i taki dostała rumieńców. Wiecie, takiego pewnego rodzaju zawstydzenie, ale to taki słodki wstydek. No bo wiadomo, ja tutaj dorosła kobieta, pierwszy raz mnie na oczy ta dzieciątko widzi. No i mama powiedziała, a kto tu się wstydzi? A kto się tu teraz wstydzi? No i oczywiście zgadnijcie, jakie to ma konotacje. Oczywiście, że to jest pogłębiony wstyd. Bo jak się dziecko lekko tak zaróżowi, takich pąsów dostanie, bo jakaś obca baba pyta, co tam u ciebie, słuchać w tym malutkim życiu, to dziecko może troszeczkę być takie, wiecie, wycofane, niepewne, ale ono samo sobie takiej krzywdy nie zrobi, jak się wtrąci właśnie dorosły i powie, a kto tu się teraz tak zarumienił? Albo, no co się wstydzisz, no nie wstydź się. Zobaczcie, ile razy ja teraz tak sobie nieraz tak poprzypominam, jak tam ze swoimi dzieciakami, to pewnie nieraz potraktowałam ich w taki sposób, mając na myśli coś dobrego, a dzieci przyjęły to zupełnie, zupełnie inaczej. Więc wszystko, co jest przejawem naszej autoekspresji, autoekspresji czego? Naszej autonomii, czyli ekspresja autonomii, wyrażania siebie.
wyrażania siebie. To jeśli jest wstydu, kochani, za mało, bo na przykład dziecka nikt nie skorytuje. Weźmy teraz ten aspekt, że mamy do czynienia z dzieckiem, które ma na wszystko pozwolone. Dziecko jest hołubione, piedestałowane, wspierane na zbyt, nie ma żadnych ograniczeń. To jest taki życiowy ekshibicjonizm. Mówimy, że to jest taki rozwydrzony bachor, który myśli, później jak idzie w dorosłe życie, że jest mu naprawdę wszystko wolno, nie ma żadnych granic, nie będzie ta osoba się nigdy liczyła z tym, że ktoś inny obok niego się wydarza, że ktoś ma granice, że ktoś też ma prawo być do bycia widzianym, słyszanym, ważnym, słuchanym i tak dalej. Generalnie też taki życiowy ekshibicjonizm dobry nie jest. Natomiast jeśli mamy taką sytuację, że nadmiernie dziecko traktujemy wstydem, to kochani, dochodzi do właśnie tego życiowego zamordyzmu, czyli dziecko zaczyna się ze swoją autoekspresją wycofywać. Wycofywać. Teraz może kilka przykładów na temat tego wycofywania, bo zobaczcie, w wielu chociażby zaburzeniach osobowości, czy nawet w wielu zranieniach jest dużo wstydu. O winie troszkę pogadamy później, będę pokazywała, jak to się ze sobą łączy, ale zawstydzanie, poczucie wstydu, zalewanie wstydem, takie to rumienienie się, to kochani jest o tym, że to jest taki wewnętrzny ogień. Bo wyobraźcie sobie na przykładzie, że to jest energia życiowa. No bo jak się człowiek wydarza, jest pewnego rodzaju autoekspresja. Wydarzam się, czyli to jest akt do przodu, teraz śpiewać, tańczyć, mówić, nie wiem, pikać koziołki, to się chce wydarzyć. Czyli z mojego świata wewnętrznego coś chce wypłynąć na świat zewnętrzny. Ale jeżeli ktoś by to wykpił, wyszydził, paluchami mnie tam pokazał, to co mi to robi? Oczywiście umysł dziecka od razu to chwyta, że to dziecko powinno się z tą swoją autoekspresją schować. Rzadko które dziecko ma tak, że jeśli ktoś z dorosłych zrobiłby tego palucha takiego wytykającego, szydzącego, to dziecko pod napływem tej trudnej wibracji, bo zobaczcie, ktoś dorosły jakby zaszydził z małego. To jest, dorosły ma przewagę energetyczną, I jeśli dziecko ileś razy odczuje takie traktowanie, ja to nazywam życiowym zamordyzmem, to w dziecku zaczyna się jawić coś takiego, że ja chcę stąd uciec, schować się, zniknąć, żeby nikt więcej mnie o taki stan uczuć nie przyprawił. Ja pamiętam, może teraz też się, kochani, tutaj podzielę takim swoim życiowym doświadczeniem sprzed lat, gdzie zaczęłam pewne tam robić tańce i różańce, które możecie obserwować oczywiście na moim kanale, czy na YouTubie, czy na Facebooku. Wszystko jest, kochani, do oglądu. To ja pamiętam, że ktoś z mojej rodziny najbliższej, takiej najbliższej, powiedział na mnie coś takiego, co nie było ładne. Ktoś z tej rodziny przekazywał mi to, ale powiedział mi tylko, co to było powiedziane, a nie powiedział mi, kto jest nadawcą tych słów. Ale to już mi wystarczyło, bo wiedziałam, że to ktoś mówi z mojego grona najbliższy, czyli wiecie, rodzice i rodzeństwo. I teraz zobaczcie, myśleć, że ktoś o tobie myśli coś tam, to jest co innego, jak to usłyszeć, prawda? I ja pamiętam, jak wtedy, jak to mi ten najbliższy ktoś powiedział, dosłownie było takie jedno krótkie zdanko. I ja pamiętam, jak całe moje ciało przeszło taki ogień, taki wrzątek. Ja później byłam tydzień po tym chora. Pamiętam to dokładnie. Tydzień byłam po tym chora. Ze względu na to, że jak ja się już dorwałam, wiecie, do tych treści psychologicznych, ja to już tak od 2013 roku to już zaczęłam przeczesywać już nawet nie szpadlem, ale też jakąś, wiecie, mocniejszą glebogryzarką, jeszcze maszynami do melioracji, żeby tylko jak najszybciej się uwolnić od wszelkiego rodzaju zranień. Więc mam taką naturę, że lubię sobie zrobić za duży krok rozwojowy. I wiecie, jak to jest, jak się skoczy w strefę paniki, to ta ilość energii, która ma nas uczynić wolnymi, po prostu była za dużo, tak jakby za duża rata naraz. I to doświadczenie właśnie w tym domu rodzinnym też było jednym z tych, gdzie za dużo naraz wyszło energii z tej puszki Pandory, czyli wiecie, z tego obszaru traumy. Pamiętam to gorąco, które mnie oblało. To było takie dziwne gorąco, dosłownie jakby mnie na chwilkę zamoczyć we wrzątku, taką na chwilkę. I ja później czułam, jak to ciało przez tydzień się regenerowało. Byłam po prostu przemielona, bo to, zobaczcie, o co tutaj chodzi.
Dzisiaj mówimy o wstydzie. Chodzi o to, że ta część energii, która w postaci zawstydzania prowadziła do schowaj się ze swoim kawałkiem swojej autonomii, to w momencie, kiedy ja się bardziej odważyłam wyjść ze swoim kawałkiem autonomii, ktoś mi odpamiętał to, dokładnie to uczucie, to wydarzenie, w którym ja się miałam z tym schować. Bo zobaczcie, ja to taki rekwizyt sobie przyniosłam, to mamy z warsztatu Sztuki Bycia Sobą, robiliśmy sobie o wstydzie i autonomii. Tak właściwie to trochę jest pokłosie dzisiaj ten wykład, że jeśli coś zwinęliśmy energią toksycznego wstydu, to podczas rozwoju to musi ten sam wstyd, który zwinął nas, to musi ten wstyd wyjść. Ja jestem 100% przekonana, że to była jakaś porcja wstydu, czyli tej energii nisko wibrującej, która wyszła dosłownie jak taki ogień, to była taka gorączka. Mentalna oczywiście, kochani, gorączka mentalna, a później wszystko opadło. Przygotowałam sobie taki rekwizyt, zobaczcie. Jedna z uczestników projektu Sztuka Bycia Sobą zaopatrzyła nas w takie rekwizyty, ponieważ wymyśliłam sobie, że to będzie dobrze obrazowało wstyd i naszą autonomię. Zobaczcie, załóżmy, że człowiek to jest taki potencjał. To jest taki potencjał. I teraz ten gwizdek, gdzie nadmuchujemy sobie powietrze, a to powietrze oczywiście biorę z siły swoich płuc, potraktujmy, że to jest energia życiowa. I ćwiczyliśmy sobie coś takiego. Dzisiaj już mi się to nie uda, bo to wymaga naprawdę wielu godzin, może nie godzin, ale dobrych minut współpracy z własnymi płucami, że jeśli człowiek ma rozwój organiczny, to ten ślimaczek powinien się rozwijać stopniowo. Ok? Ja spróbuję teraz to zrobić, ale chyba mi nie wyjdzie. Ćwiczyliśmy, udało nam się tak tydzień temu, jak mieliśmy ostatnie zajęcia, dojść do tego momentu, że rozwijało się stopniowo, stopniowo, stopniowo. Bardzo polecam, kochani, wziąć sobie taki rekwizyt w domu i poczujcie, jak z Wami współpracuje oddech, jak robicie to takie dęcie swojej energii życiowej, tak jakbyście chciał właśnie wydarzać. Niech to będzie symbol Twojej autoekspresji, a to jest Twoja autonomia, która ma cały potencjał do rozwoju. Jeśli zrobimy coś takiego, to i tak naraz, i tak szybko, to będzie na przykład życiowy ekshibicjonizm, że za szybko się wydarzyliśmy, za dużo nas, ja to nazywam taką ekspansywnością ego, że za dużo nas zalaliśmy sobą innych. Natomiast gdyby tak iść stopniowo, może posłużę się długopisem, tak iść stopniowo, 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 o, to wtedy mamy organiczny rozwój. I teraz, kochani, zobaczcie, jak się tak dziecko wydarzało, powiedzmy, skakało, śpiewało, fruwało, wszędzie go było pełno, to rodzice, używając zawstydzania, właśnie użyli tego, że dziecko się szybko cofnęło. Ja to nazywam tym właśnie zamordyzmem. Schowam się, będę mały, nikt mnie więcej tak nie potraktuje. I teraz przy okazji, kochani, zobaczcie, osoby narcystyczne, już mniejsza, czy to kliniczne, czy niekliniczne, u nich jest bardzo dużo wstydu w ich ranie emocjonalnej. Myślę, że w każdej ranie emocjonalnej, czy to będzie porzucenie, czy to będzie jakieś odrzucenie, ktoś się czepia naszej autonomii, czy ktoś się czepia więzi, albo raczej porzuca nas, mamy takie poczucie, że tej więzi nie mamy, to wtedy tam będzie cała mieszanka różnych emocji podstawowych. Czyli smutku, i złości, i wstydu, i poczucia winy, i niezadowolenia. To są takie bazowe emocje u człowieka, gdzie dziecko już od pierwszych, można powiedzieć, miesięcy życia to przejawia. Natomiast... Oj, poczekajcie, bo zgubiłam tutaj myśl. Poczekajcie. Tak, to chciałam powiedzieć, że jeśli dziecko jest chowane, jest takie schowane i powiedzmy, że to jest osoba narcystyczna, to ona jest bardziej schowana niż wszystkie inne zranione osoby. Czyli wokół tej rany narcystycznej jest taki duży procent wstydu, że właściwie gdyby ta osoba miała teraz wejść w tę swoją ranę, czyli w to zranione swoje wewnętrzne dziecko, a byłaby osobą klinicznie zaburzoną, kliniczną, to ona, ta ilość wstydu by mogła tę osobę zwyczajnie spalić. Kochani, ja naprawdę w to wierzę, ponieważ jak sama doświadczyłam tego wyrzutu nagłego,
wstydu i pamiętam, że regenerowałam się tydzień, to nawet sobie nie jestem w stanie wyobrazić, jakby osoba z zaburzeniem klinicznym narcystycznym, gdzie tam jest worki są wstydu, wory wstydu, po zerwaniu maski, czyli nawet jak mówi się czasem o metodach takich pracy z wewnętrznym zranionym dzieckiem osób narcystycznych, że poprzez regresję można by było tak jak gdyby ich przekotwiczyć do tamtej części, gdzie one zaczęły się stawać tymi osobami narcystycznymi. Nie wiem, czy to jest, kochani, w ogóle wykonalne, to dobrze by było sobie na inne może wideo porozważać, ponieważ takie nagłe teleportowanie się właśnie do własnego wstydu, gdzie jest go dużo, to tak jakby wskoczyć do gara z wrzątkiem. Jedna z klientek, która jest pewna, że jej partner ma zaburzenie narcystyczne osobowości, myślę, że nie kliniczne z tego, co opowiadała, ale jednak, że zainteresował się właśnie takim regresingiem. Czyli wyobraźcie sobie, że teraz jest chłop, dajmy na to, ma 50 lat i teraz przekotwiczy się regresją poprzez taką, powiedzmy, hipnozę, czy weźmie jakąś substancję i przeskoczy w uczucia w samego siebie dziecka 2-3-letniego. Ja to sobie jakoś tak nie umiem tego nawet wyobrazić. Kochani, ja całą psychologię to patrzę przez pryzmat natury i przez pryzmat techniczny, przez pryzmat techniczny. I tak sobie kojarzę, że jeśli jakieś małe urządzenie podłączyłoby się pod duże napięcie, albo to po prostu to urządzenie się spali. Tak samo jak wielka machina nie ruszy, jeśli będzie tego natężenie prądu za małe. To musi być wszystko adekwatne, tam ma być przepływ. Więc trauma jest, kochani, to nic innego jak stara, niewyrażona energia emocji. Czy wstydu, czy poczucia winy, wszelkich strachów, lęków i tak dalej. Jest to oczywiście energia, bo cały świat jest energią, nasze ciało też jest energią, tylko energia jest w różnych formach. Jak patrzę na swoje ciało, to widzę, że to jest energia w postaci białka. Ale gdyby tłuszczu, mam nadzieję, że nie za dużo, węglowodanów i tam innych substancji, to gdyby tak poddać to spalaniu, nawet jak się, kochani, spala ludzkie zwłoki, to wiadomo, że ileś energii podczas tego spalania się wydzieli. Więc wszystko jest energią, tylko energia ma, zagęszcza się w najróżniejsze formy. Więc emocje to też jest energia. Tylko problem polega na tym, że cała energia naszej traumy to jest coś, co w nas mieszka, a powinno być już na zewnątrz. Dobrym przykładem, kochani, jest to niewyrażanie złości. Niewyrażanie złości. Jeśli chowasz złość w zębiskach, w szczęce, w potylicy, w karku, najeżasz się i masz, wiecie, taką tą jak byk, nogę już naszykowane do ataku. Zobaczcie, jak się byk rozpędza. Trochę nie chce mi się wstać, żeby to zamodelować, ale wiecie, jak się byk rozpędza. Tu para mu bucha z nozdrzy, wszystko mu się zaczyna jeżyć. I wtedy on się szykuje do ataku. To jeśli człowiek szykuje się do tego ataku, tak powiedzmy, jakieś 40 lat, tak mentalnie, tak emocjonalnie, ale tego nie wyraża, to jest energia, która niszczy tego użytkownika. Dlatego, kochani, ja sobie tak bardzo cenię terapię przez ciało. Bo w terapii przez ciało jest pozwolenie na wszelkie agresywne zachowania, ale nie wobec terapeuty prowadzącego, nie wobec siebie, tylko wobec rekwizytów. Wobec rekwizytów. Więc jak uwolnisz ciało z nadmiernej ilości lęku, wstydu, złości i tak dalej, to wtedy poczujesz się w sobie lepiej i już nie zarządzasz tym światem poprzez to zaciemnienie, które nam robi trauma. Trauma zawsze wpływa na naszą percepcję. Zawsze. Bo coś obcego w nas. Nasz organizm, gadzi pień mózgu, mówi, coś w tobie jest obcego, jak taki torbiel. Czegoś tu jest za dużo. Fakt, że mamy pojemność na nadmiary energetyczne. Powiedzmy, że każda komórka jest przeładowana nadmiarem energii. Podobno w czakrach są takie miejsca, gdzie ta energia niejako jest magazynowana. Nigdy tego nie widziałam tak bardziej namacalnie. Natomiast gdzieś ta energia na pewno się musi w nas kumulować ze względu na to, że popatrzmy nawet na nasze zachowania społeczne, jak nam coś nie pasuje, nie jest tak, jakbyśmy chcieli, to łatwo nam o wkurwienie się, o frustrację, łatwo o takie zaiskrzenie się, chociażby, nie wiem, ktoś ci samochodem wjedzie przez ciebie, to już się uwalnia to dyżurny Polaków, jak kurwa jeździsz, nie? Podczas gdy za chwilę jest zamiana ról i dokładnie to samo myślimy na temat, nie? Więc, kochani, tak, wracając do naszego wstydu. Mamy 3 punkty z 10. I teraz wyobraźcie sobie takie dzieciątko małe,
bo gdzie to się to wszystko zaczyna, ten życiowy zamordyzm i jaki to ma wpływ na naszą autonomię dzisiaj? Bo przedmiotem mojej troski, kochani, i pracy zawodowej jest to, żeby wychodzić z tych życiowych krzaków, gdzie są wszelkiego rodzaju toksyczne relacje, zawłaszczenia, łatanie swoich braków rozwojowych, leczenie traum, to są te życiowe krzaki, ja tak nazywam, ale kochani, jeśli już jesteśmy tak na prosto, tak na zero, tak, że już tych braków nie mamy, czyli cała przeszłość, można powiedzieć, że jest wyzerowana, tam już nie ma się do czego przyczepić, to pytam się, co jest przed nami, czyli cała nasza autonomia, rozwój naszych zasobów i to robimy dożywotnio, do znudzenia. Chociaż to się nigdy nie może znudzić, bo ludzka autonomia jest niejako, nie może wyczerpać swoich zasobów. Nie może, bo jeśli niejako jesteś zmęczony, powiedzmy już tak biologicznie, nie wiem, może ktoś ma 90 lat, powiem, nie, się już nie chce. Jeśli, może tak być, ale potencjał ludzki jest niewyczerpywalny, ponieważ możemy jeszcze sięgać z pola archetypowego i pocierać ten swój potencjał, pocierać i żeby nas śmierć zastała na rozwoju. Jest nawet takie fajne powiedzenie, oby w dniu, kiedy śmierć przyjdzie, obyś był żywy. Obyś był żywy w dniu, kiedy przyjdzie śmierć. To jest przepiękna metafora tego, czy żyliśmy swoim ja, swoją autonomią. Bardzo mi się ta metafora koni podoba. Więc wracając do takiego dzieciątka, dzieciątko takie do pierwszego roku życia, można powiedzieć, to ono zachowuje się typowo jak zwierzątko i ono wyraża zadowolenia, niezadowolenia, smutki, radości, jakieś zaskoczenia, co tam jeszcze tu mamy? Strach, obrzydzenie, czyli nawet może wypluć coś, powiedzieć, że mu to nie smakuje, to znaczy wyrazić ciałem, że mu to nie smakuje. I to jest w naszej pierwocinie wpisane. Czyli wszyscy ludzie tak mniej więcej do pierwszego roku życia, to my się zachowujemy tak samo jak zwierzątka, jak nas coś cieszy, to może będziemy się uśmiechać, jak zasmuca nas, to będziemy smutni, będziemy krzyczeć, płakać. Czyli to są takie zachowania zwierzątka. Natomiast gdzie się zaczyna wstyd? Pamiętacie z początku wykładu, jak mówiłam, że dziecko no tam się nie wstydzi, że sobie leży i sobie zsie swojego kciuka, swój paluszek od nóżki. Dziecko może leżeć sobie nago i ono nie ma wstydu. Dopiero jak zaczyna się jawić, i teraz dopiero, kochani, zacznie się łączyć temat, czyli wstępu było 36 minut, wstyd, autonomia. Jak dziecko zaczyna wchodzić w proces indywiduacji, 2-3 latka. Jak zaczyna się proces indywiduacji i tam dorośli, znaczące dorośli z knocą sprawę, to się zaczyna sięganie po wstyd. Na początku dziecko jest zarzucone tym wstydem. Czyli zobaczcie, gdybym była teraz dwutrzylatką i bym sobie rezolutnie śpiewała, tańczyła, powiedzmy w sukiennusi, ja tam sobie jestem zupełnie otwarta i ktoś z dorosłych przyszedłby i energią nadmiarową. Czyli przemocą, zobaczcie, za dużo mocy, przemoc. Ktoś by parł na mnie swoją mocą, na przykład krzykiem, to już nadmiar krzyku, nadmiar energii, która jest w krzyku, spowoduje, że raczej się w sobie zamknę, że ucieknę, że już nie będę tak ładnie bląsać. Będę się już bała tego tatusia, który mi teraz powiedział tak, że nie wiem, idź stąd, albo daj mi odpocząć. Tak pamiętam, mój ojciec tak podkrzykiwał. Generalnie ta nadmiar energii spowoduje, że ja się skulę, jako małe dziecko, 2-3-letnie, że się skulę poprzez siłę tej energii, która została wyrażona przez dorosłego. Poprzez krzyk, poprzez jakąś tam złość, ale też i poprzez zimnicę emocjonalną. Czyli nie ma odbioru tego, co dziecko wyraża, nie ma odbioru przez takiego przeniesienia, gdybym chciała powiedzieć językiem terapeuty, takiego przeniesienia emocji, radości chociażby z dziecka na rodzica. Że rodzic to podejmie i powie, ale pięknie, kochanie, tańczysz, i dziecko się tak przejrzy w oczach matki, ojca, powie, że ja jeszcze będę bardziej chciał teraz jeszcze więcej śpiewać, jeszcze więcej tańczyć. I to by było piękne. Jeśli jednak dziecko zostanie w jakiś sposób potraktowane, że odczuje, że ma się zamknąć, schować, to przychodzi, kochani, wstyd. Po prostu tu przychodzi wstyd. To nie musi być wprost artykułowane, że się do czegoś nie nadajesz, albo że jesteś głupi jakiś tam, czy głupia, tylko to jest poprzez wyczucie. Dziecko to czuje. Słowo też ma swoją wibrację. Ale generalnie to rodzice, jak nas, powiedzmy, zmierzyli wzrokiem, to to dziecko już zostało energią wstydu zamknięte, zmniejszone.
I dziecko wtedy czuje, że musi się ze swoim życiowym, takim wiecie, tą autoekspresją schować. I teraz tak, to jest takie mechaniczne, techniczne. Ja tu śpiewałam, ktoś mnie pokrzyczał i ta energia niejako mnie zgasiła. Ale teraz zauważcie, tak zwane modelowanie, wychowanie dziecka, socjalizacja, to dziecko później uwewnętrznia te figury, uwewnętrznia te głosy. Ono jest dosłownie tresowane, że tak możesz, a tak nie możesz. Jak rodzice z jednej strony niedobrze jest, jak nie skorytują dziecka w ogóle, czyli będzie ten życiowy ekshibicjonizm, to będzie jeden biegun, a drugi biegun będzie to, że dziecko jest zbyt zamknięte wstydem, zbyt zawstydzone, zbyt schowane, zbyt skurczone, zbyt ma podcięte skrzydełka. To wtedy dziecko poprzez taki proces, jaki się nazywa introjekcją, uwewnętrznianiem, będzie później już sam siebie katował, poprzez te głosy, które ma w sobie. Czekajcie, muszę się napić. Dziecko cokolwiek zrobi, już nawet takie 2-3-letnie, to przez ilość powtórzeń, czyli tak zwaną wychowawczą tresurę, dziecko będzie odnosiło własne zachowanie do pewnego rodzaju kodeksu wewnętrznego. Czyli mamusia mówiła tak, a ja się zachowałam inaczej niż mamusia nakazywała czy tatuś, to znaczy, że zły ja, brzydki ja, jestem głupi, jestem niedość, jestem wadliwy, nie można mnie kochać i tak dalej, aż się, kochani, tutaj prosi wejść z przykładem osób narcystycznych, zwłaszcza z klinicznym zaburzeniem, gdzie to dziecko nie miało wyjścia, jak zrezygnować z całej swojej autonomii. Z całego procesu indywiduacji musiało zrezygnować i stać się jakieś na potrzeby matki czy ojca albo tych dwojga. Stać się jakieś, ale na pewno nie sobą. Czyli, kochani, poznamy po tym, że im bardziej osoba jest daleka od swojego prawdziwego ja, od bycia sobą, tym będzie miała w swojej obronie więcej wstydu. Dlatego tutaj przy okazji osoby narcystyczne, zwłaszcza mężczyźni, takie mają parcie na tak zwany szacun. Bo zobaczcie, gdy mężczyzna, to też tyczy kobiet, ale u mężczyzny głównie, bo to też zahacza o takie mentalne kastrowanie lub nie. O taką godność mężczyzny. Jak mężczyzna nie ma szacunku, to mężczyzna nie ma ochoty na nic, niczym się przysługiwać, żeby dbać o gniazdko. Mężczyzna musi być szanowany, żeby miał takie poczucie, o, jak mam szacunek, to ja wiele mogę zrobić, nawet i nadrobić. Mogę nawet być nadużyty jakoś fizycznie, ale jak nie mam szacunku, to mi pióra opadają niejako i nie chce mi się. Od szacunku się zaczyna współpraca z mężczyzną. Z kobietami troszeczkę inaczej, nam bardziej chodzi o gniazdko, żeby się budowało gniazdko, żeby było ciepło, żeby była miłość, żeby były emocje, żeby się działo, żeby było kolorowo i pięknie. Mężczyzna, szacunek. I teraz zobaczcie, gdy osoby narcystyczne mają taką jazdę na tak zwany szacun, zwłaszcza właśnie mężczyźni, to tam jest podwójnie z tym wstydem. Bo największe zawstydzenie, upokorzenie jest, kochani, nie przez to, że na przykład ktoś by nam, nie wiem, nawet i dał lanie na goły tyłek. To jeszcze nie to. Największe zawstydzenie w systemie człowieka bierze się z tego, że ktoś mówi, słuchaj, schowaj się z tym swoim ja. Schowaj się, wstydź się tego swojego ja. I tak właśnie w tych diadach rodzinnych między matką, ojcem i dzieckiem, które obroniło się w sposób narcystyczny, jest właśnie używanie wprost i nie wprost, przeważnie nie wprost, nie bądź sobą. Schowaj się z tym swoim ja. Czyli nazywamy to w psychologii, że to jest niemożność przejścia procesu indywiduacji. W ślad za tym jest oczywiście nierozwiązany konflikt gniewu i tak dalej, i tak dalej. I wieczne zawłaszczenie. Wieczne zawłaszczenie, że wciąż jestem mały wobec swoich pierwszych bogów, czyli matki i ojca, bądź tylko matki, bądź tylko ojca. To taka tutaj trochę wtręcik a propos osób narcystycznych. Kochani, zauważcie, im więcej wstydu i więcej takiego przekonania, że chyba ze mną coś nie tak, że mam poczucie jakiejś wady, Bóg mnie źle wymyślił, natura się pomyliła i możemy się czepiać tutaj wszystkiego, wszystkich cech w człowieku, wzrostu, wyglądu, charakteru, włosów, typu urody, koloru skóry.
i długa, długa lista jeszcze by się tu zrobiła. Jak dziecko uwierzy, że jakaś cecha w nas jest godna zawstydzania, nie jest godna miłości i masz się z tym schować, to później dziecko cokolwiek robi, to ono odnosi już do tego uwewnętrznionego głosu. Już nie potrzeba nowych oprawców, bo głos oprawczy siedzi w głowie i niejako ten głos jest takim punktem odniesienia. I kochani, zauważcie, w momencie, kiedy my już jesteśmy w jakiś sposób zaprogramowani, a największa programowalność jest do 7 roku życia, gdzie dziecko jest na falach teta i ono jest, mówimy, chłonie jak gąbka. Czyli czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej. To chodzi o to nasiąkanie wszelkim modelowaniem przez znaczących dorosłych. I teraz jak to dziecko, wyobraźcie sobie, że ma włożone do swojego mózgu, do swojej głowy opinię na swój temat, że jest nie dość, to dla niego takim właśnie punktem odniesienia będzie to, że myślę o sobie, że tam jest coś nie dość. I zobaczcie, perfekcjoniści. O perfekcjonizmie planuję zrobić za tydzień wideo, żeby przejść z tego tematu wstydu poprzez poczucie winy do perfekcjonizmu. Ale te osobowości, które właśnie ciągle są z siebie niezadowolone, żebyś nie wiem jak je szanował, to i tak się czują nieszanowane. Więc punkt odniesienia jest niewłaściwy, program jest wadliwy. Mamy pewnego rodzaju wirusa mentalnego w sobie, bo to, co żeśmy uczynili, odniesiemy do tego wzorca, czyli do takiego kodeksu moralnego, który jest napisany w sposób chory, niewłaściwy, poprzez oczywiście straumatyzowanych, w jakiś sposób, nie wiem, niewyedukowanych dorosłych, mówiąc bardzo łagodnie, że dziecku wpojono pewne programy, które jak są tym odnośnikiem, to dziecku się robi źle. Dziecko ma zły odnośnik, tak bym powiedziała. Trzeba na nowo spisać nową konstytucję, czyli odwirusować się, odprogramować. I teraz zobaczcie, jeśli na przykład spotykamy kogoś takiego w życiu dorosłym, powiedzmy chłop lat, a tam wymyślam teraz, no 35, weźmy ciut młodszego, 35 lat. I na przykład będzie opowiadał, że zawsze się wstydził, nigdy się nie odzywał w szkole do odpowiedzi, zawsze gdzieś na końcu grupy, że pamięta swoje pierwsze lęki, a zwłaszcza poczucie wstydu, jeśli był na przykład zaproszony na środek do odpowiedzi do tablicy. Aż się wszystko zmieniło w momencie, pozornie się zmieniło, kiedy zostałem wyzwany do prawdziwego życia. Na przykład, nie wiem, objąłem jakieś ważne stanowisko, albo założyłem rodzinę i tam niejako nie mogłem się już schować, bo zaczyna to bardziej wychodzić, kiedy wchodzimy w nowe role społeczne, chociażby w bycie ojcem. I zauważcie, że najtrudniej jest nie tyle przeżyć lęk, co zmierzyć się z własnym wstydem. Ja bym powiedziała, że energia lęku to jest taka energia, która... Ona mimo, że jest niewygodna, bo to nieznośne napięcie jest takie fatalne dla naszych mięśni, dla naszych komórek, natomiast jednak lęk to ma taką energię do przodu. Do przodu. Zobaczcie, jak mamy tak zwany strach przy dupie, to mamy taką adrenalinę, że nas gna do przodu. Fakt, że możemy uciekać przed jakimś wrogiem, to by wychodziłoby, że do tyłu, ale jednak jest to akcja. Jest to, coś czynię, coś działam, spalam tę energię. A wstyd ma to do siebie, że on właśnie zwijając nas, jak na tym rekwizycie, zwijając nas, on jednocześnie nie jest wydatkowany, tylko on zwijając naszą autonomię, robiąc nas malutkich, to ten wstyd, można powiedzieć, on się razem z nami zwija. Jakby taki przekładaniec, bo zobaczcie, lęk to jest takie i do przodu, i do przodu, do przodu. Czyli podczas rozwoju wyłazi to, co było zwinięte. A wstyd ma taką trudność, taką bolesność, taką tą piekącą energię, że jak się wstydzimy, chowamy, to my się chowamy do piwnicy razem z tym wstydem. I gdy na przykład byście spotkali narcyza tak zwanego wstydzącego się, to będą ci narcyzi ukryci. To jest narcyz wstydzący się. Czyli narcyz, który miał naturę, można powiedzieć, że wrażliwca, ale nie takiego wrażliwca typu Janko Muzykant, że był wrażliwy na dźwięki, że mu tam w widłach wiatr grał jakieś symfonie, tylko bardziej wrażliwy, taki cienko skóry, że to, co tam się do niego czepiano, jego autonomii się czepiano, w jakiś sposób go tam tresowano, wychowywano, to on bardziej poszedł w ten tryb zwijania się w ten regresywny niż w progresywny. I teraz ta osoba będzie miała wysokie przewrażliwienie na temat
jakiejkolwiek opinii o nim. Mówimy, że to jest taka nadmierna wrażliwość na krytykę. Nadmierna wrażliwość na krytykę, już nawet nie na samą krytykę, bo krytyka w ogóle nie jest miła. Może być konstruktywna krytyka, ale to trzeba być w jakimś stanie rozwoju świadomości, żeby też konstruktywną krytykę umieć znieść i z niej jeszcze zaczerpnąć coś dobrego dla siebie. Natomiast takie osoby, które mają taką diagnozę, że to jest tak zwany narcyz wstydzący się, to on tak będzie z tą energią wstydu zwinięty, że nic mu nie będziesz mógł powiedzieć. Spojrzenie każde będzie złe, jak usiadłeś obok niego, też będzie źle. I tak właściwie, ja akurat mam doświadczenie takie na koncie z interakcji z osobą, która miała narcyz ukryty, że jak przychodzi gorszy czas dla tej osoby, gorszy czas, wiecie, z różnych powodów, chociażby, nie wiem, przesilenie wiosenne czy zgnilizna jesienna, to ta osoba sama ze sobą nie mogła wytrzymać. Natomiast ktoś, kto był obok, nawet jakby siedział wzorcowo, tak jak osoba by chciała, to możesz mieć nawet, nie wiem, nie ten kolor włosów. Tę osobę wszystko będzie drażniło. Każdy bodziec będzie odbierany tak, że jest taką jak gdyby agresją na niego. Bo gdy zobaczysz, gdy on tego wstydu ma tak dużo, czy ona, bo też są narcyzki ukryte, jak tego wstydu już w tym zakręcaniu tej mojej autonomii, w tym chowaniu się jest tak dużo tej energii gorąca, tego właśnie palącego, toksycznego wstydu, to jeszcze dodatkowy bodziec z zewnątrz, chociażby to, że ktoś się na ciebie spojrzał, pewnie nieprzyjaźnie, to jest jak jeszcze jakby dołożyć do pieca. Czujecie klimat? Jakby dołożyć do pieca. Dlatego wstyd jest bardzo trudną emocją i wcale nie znaczy, że tylko osoby z zaburzeniem, z rysem, gdzieś z tym kierunkiem narcystycznym mają, tylko też wszystkie osoby mniej czy więcej, które mają jakiekolwiek zranienie. Możesz mieć więcej złości, możesz mieć więcej smutku. Ja na przykład miałam bardzo dużo żalu. W mojej traumie było bardzo dużo żalu. Żalu, że to jest takie, że nie była ta rodzina, ci moje rodzeństwo, a zwłaszcza moi rodzice tacy, jak moje ego by chciało. Taki żal, że to już utracone, to się nigdy nie wydarzy, już nigdy tak nie będzie, jak ja chciałam. Czyli wiecie, takie coś, strata, żal. Bardzo dużo tej emocji miałam przy procesowaniu własnej traumy. Wstydu też troszkę. Bardziej ja bym postawiła później. Złość, ze złością mam na bieżąco. Mogę powiedzieć, że procesuję ją na bieżąco. Nie trzymam złości, nigdy nie trzymałam tutaj złości. Natomiast żal, rzeczywiście, jak intensywniej pracowałam z ciałem, pamiętam te swoje pierwsze praktyki oddechowe, kiedy ćwiczę, oddycham i nagle zaczyna mi się tak wyć po prostu jak kojot. Tam jeszcze sobie douczyłam się, które mięśnie trzeba naciskać, żeby jeszcze bardziej wycisnąć siebie, na przykład żal, tęsknotę i tak dalej. I to tak już poszło, jakby wiecie, wziął ręcznik i tak wycisnął całe moje ciało z tego właśnie żalu. Więc w zależności jak tam mamy, co tam z nami się podziało w dzieciństwie, takie emocje potrzebują z nas wyjść, kiedy pracujemy nad porządkiem energetycznym w sobie, czyli nad zranieniami emocjonalnymi, które się nazywają traumy, mniejsze czy większe. Więc kochani, zobaczcie, czym dziecko jest nasączone. Bo dziecko, gdy nie będzie miało programów, tych wadliwych, tych złych odnośników, tego złego kodeksu moralnego na swój temat, to dziecko będzie reagowało z pierwociny. Jak będzie mu coś wstrętne, obrzydliwe, niesmaczne, to już mu się taka mina ułoży. Nieraz dzieci tak wypruwają pierwszą marchewkę, pierwsze jabłuszko, mówią i już języczek tak pracuje, że tu nie pasuje dziecku to. Nie pasuje. To może być najsłodsza marchewka. Dziecku może nie pasować, więc samo ciało zwraca. To są podstawowe emocje. Wpisane w pierwociny nasze. Nie musimy w ogóle nad tym się zastanawiać. Ale jeśli dziecko jest bardzo się zawstydza, albo ma duże poczucie winy i często występujące poczucie winy, to już przed tym, zanim dziecko w ogóle złapało się odnoszenia samego swoich zachowań do tych wzorców, to dziecko musiało najpierw ten wzorzec mieć włożony do głowy. To się nazywa uwewnętrznianie. Introjekcja, internalizacja. Wchłonęłem coś, połknęłem jak kamień do środka. Jak mówimy, że jak ktoś jest mały, głupi, naiwny, to łyka jak pelikan. To jest taki żargon, który mówi o procesie uwewnętrzniania.
że mam już to w sobie i to jest mój odnośnik. I teraz, kochani, jak pracujemy na terapii i mamy, właśnie szukamy tych wadliwych odnośników, to ogromne szczęście wtedy u klientów się zadziewa, kiedy ktoś się pokapuje, że tak naprawdę to chodziłem po życiu z nieswoim przekonaniem na swój temat. Nigdy w życiu bym nie wymyślił coś tak destrukcyjnego na swój temat, że ze mną jest coś nie tak, że jestem niegodny miłości, że mam w sobie jakąś wadę. Jaka to jest ogromna wolność, jeśli osoba ze swojej części świadomej tak złapie ten schemat i mówi: no przecież to jest prawda, że dziecko jak się urodzi, to ono nie przedstawia jakichś ruchów autoagresywnych. Zauważcie, agresywne może, bo ma być egoistyczne, bo musi przeżyć. Mówi moja zabawka, moja mama, walczy o obiekt, jest zazdrosna, tam później wiecie, coraz tak bardziej, rok w górę to dziecko bardziej jest zazdrosne, to moja mamusia, nie dam ci, wtedy jest duża konkurencja, jak na przykład są dzieci rok po roku. Natomiast to wszystko jeszcze jest takie pierwotne do przeżycia, a gdy już wejdzie proces wychowawczy, proces socjalizacyjny, tak zwana tresura, to wtedy już do dziecka są włożone te programy i dziecko to traktuje jako punkt odniesienia. Niektórym klientom daję taki przykład, jak nie mogą tego jakoś zrozumieć, czym jest to uwewnętrznianie czy posiadanie tych głosów, to mówię, wyobraź sobie, że masz taki toster, jak się w filmach amerykańskich pokazuje, taki toster, opiekacz, że grzanki są włożone i na przykład nie jeden film się tak zaczyna, że dzwoni budzik, albo wyskakują te grzanki i tak się ktoś budzi, nie? Takie opieczone już, takie do masełka, do jakiegoś tam dżemiku, tak wyskoczą. To my dosłownie mamy te tosty takie włożone jak do opiekacza, a później na terapii, jak tego szukamy, tam wyskoczę i mówisz: ojejku, przecież ja tak na swój temat wcale nie chciałem myśleć. Ktoś musiał mi to wgrać, ktoś mnie mentalnie zainfekował. I wtedy, wiecie, wyciągamy to ze swojej głowy, przypatrujemy się temu uważnie, żeby sprawdzić absurdalność tego, wyrzucamy i możemy wtedy sobie wstawić nowe, jakie tylko chcemy. Co ja dzisiaj wybieram myśleć na swój temat? Czyli nadajemy nowe znaczenie widzenia siebie. Co bym tu jeszcze, kochani, chciała wam powiedzieć a propos wstyd, a autonomia. Jeśli mamy jakiekolwiek pokłady wstydu z dzieciństwa, czyli z tego pakietu zranień emocjonalnych zwanych traumą, to na pewno nasza dzisiejsza autoekspresja, czyli ta potrzeba bycia autonomicznym, zdrowym, prawdziwym, nie narcyzem, to potrzebujemy najpierw uporać się z energią wstydu z dzieciństwa. Bo wstyd, pamiętamy, że to jest ten zamordyzm. I żebyście, kochani, nie wiem, jak chcieli być piękni i autonomiczni, jak macie jakiekolwiek pokłady wstydu, to jakaś część ciebie może być zajebiście rozwinięta. Powiedzmy, że zawodowo wymiatasz, ale i tak po oczach, po mimice twarzy, po mowie niewerbalnej widać, że jeszcze w tobie mieszka może nie dużo, a może całkiem dużo wstydu. Widać to w takim, no widać w mimice twarzy, a przede wszystkim w oczach. Co innego, jak się człowiek lęka, jak ma jakieś wyzwania życiowe, to nawet jakbyś miał 90 lat, a masz coś nowego do zrobienia, czego jeszcze nie robiłeś, to naturalną reakcją człowieka jest pewnego rodzaju lęk pomieszany z ekscytacją. Chyba że jest to coś trudnego, to może wtedy lęk bez ekscytacji, choć podobno na poziomie neuroprzekaźników to są i tak te same neuroprzekaźniki, tylko jakie nadamy temu znaczenie. Więc wszystko, co w nas siedzi jeszcze z dzieciństwa, czyli powiedzmy od dzisiaj wstecz, to jest ta energia, która nie pozwala, żebyś z tymi zasobami wyszedł do przodu. I na przykład jak są klienci, którzy mówią tak: wszystkiego się boję. Jak mam coś zrobić nowego, to nie mogę nocy spać. Jestem, już nawet nie lękam się, jest po prostu jestem wystraszony. Kochani, co to znaczy? Czy tak naprawdę te wszystkie życiowe wyzwania są aż takie trudne? Bo przecież jak, nie wiem, chcemy podjąć jakieś wyzwanie życiowe i załóżmy, że to będzie duże wyzwanie życiowe, załóżmy zmiana pracy, zmiana zawodu, założenie rodziny, ślub i tak dalej, i tak dalej, to my możemy sobie na to dać czas. Możemy na to sobie dać czas. Bo jeśli na przykład zmienicie zawód w ciągu 5 lat, no to możesz mieć o tyle wyzwanie, czyli troszkę tego lęku będzie,
troszkę ekscytacji być powinno, skoro chcesz ten zawód mieć, ten nowy, to powinieneś się tym jeszcze fascynować. Natomiast i tak będą przy okazji wychodziły jeszcze pokłady wstydu, jeśli masz gdzieś tam zdeponowany ten wstyd. Ale gdy sobie zrobimy metodą Kaizen, czy takich małych kroczków, to ten wstyd niejako będzie po takiej łyżce. Zdaje się, że zawsze na wykład mam takie akcesoria, które mi są potrzebne. Czyli po łyżce, po łyżce, po łyżce. Bo jeśli zerwiesz, wiecie, tą blokadę zerwiemy i cała puszka Pandory naraz zostanie otwarta, to może nas spalić. Przy okazji bardzo mnie fascynuje ten pomysł terapii poprzez taki świadomy regres osób narcystycznych. Bardzo bym się bała coś takiego poprowadzić. Musiałoby to być z jakimś chociaż procentem wolnej woli i wyedukowaniem osoby, która miałaby się temu poddać. Natomiast wykluczeniem jest to, że ta osoba wcale tak nie myśli, że ona ma problem. To tylko osoba, która chce pomóc, wie, że jest problem, a pacjent wcale tak nie myśli. Tutaj się to zapętla. Kochani, co bym tu jeszcze... Czyli wychodzenie z tego wstydu, bo jeśli masz więcej niż zdrowy wstyd, czyli tak naprawdę głos sumienia, więcej niż zdrowy wstyd, to wszystko nadmiarowe będzie toksyczne. I wszystko, co toksyczne i nadmiarowe, powoduje, że nasza autonomia, zamiast iść do przodu i być przez naszą ekspresję wyrażana, to ona się chowa. Więc możesz poznać po wielu różnych odsłonach, na przykład, że wszystkiego się boisz, wszystko cię napełnia strachem, nie lubisz zmian, prokrastynacja i sabotaż są codziennie, obecni w twoim życiu codziennie i tak dalej, proponuję obserwować siebie, robić sobie metodą malutkich kroczków, a jeśli podejdzie jakiś wstyd, jakikolwiek wstyd, to kochani, jak z tym pracować, żeby wiedzieć, czy to jest wstyd z dziecka, czy to jest wstyd ten zdrowy, który na przykład byłby teraz potrzebny, żeby go użyć, bo załóżmy sknociłeś coś jako dorosły. Jako dorosły, powiedzmy, coś sknociłeś. Mówi się, dałem ciała. Tak, żargonie, dałem ciała. To, żeby nie mieszać, kochani, do tego toksycznego wstydu i żeby nie zrobić tego w sposób taki destrukcyjny dla samego siebie, ale też, żeby nie umywać rąk od odpowiedzialności, to pierwszą metodą zawsze pamiętajmy, że jak mamy coś na rzeczy z emocjami, cokolwiek, już tutaj to naprawdę cokolwiek, dzisiaj mówimy o wstydzie, ale jak są przedmiotem twojej troski jakieś emocje, to nigdy nie rozwiązuj tego w emocjach, tylko idź do sfery logicznej. I logiczna część zasiada do stołu i mówi tak. Przyjrzyjmy się poznawczo faktom, czy to, co ja uczyniłem, leży w zakresie mojej odpowiedzialności. Bo jeśli leży w zakresie mojej odpowiedzialności, to możemy użyć właśnie tego zdrowego wstydu, zrobić, wiecie, mea culpa i zadośćuczynić. Czy, nie wiem, kogoś przeprosisz, czy kogoś zabierzesz na kolację, czy tylko zreflektujesz się w postaci, o kurczę, przegięłem, już idę to naprawić, przepraszam, to się nie powinno było zdarzyć. To w zależności z kim i o co poszło. Generalnie zdrowy wstyd jest bardzo dobrą emocją, bo czyni nas ludźmi i chroni nas przed pychą wewnętrzną. Jeśli jesteśmy w stanie, też nie za szybko, najpierw polecam siąść tak poznawczo, przyjrzeć się faktom. Czy to był zakres mojej odpowiedzialności? Jeśli był, to co ja tutaj sknociłem? Powiedzmy, no nie wiem, nie wstawiłem się na umówione spotkanie. To bardzo proste, dzwonię, przepraszam, postaram się na drugi raz tak nie robić. Ale jeśli poznawczo nic na siebie nie mam, a zauważcie, kochani, tak bardzo trudno jest osobom, które mają życiowy perfekcjonizm, a już nie mówię o kierunku narcystycznym, to tak ciężko jest poznawczo będzie tak ciężko to ocenić, bo osoba narcystyczna zawsze powie, że niczemu nie jest winna i niczego się nie powinna wstydzić, czy to jest przepisane w jednym kierunku, ale na przykład osoby, które mają kierunek autodestrukcyjny, czyli wszystkie ofiary, wszystkie kierunki regresywne, w tym perfekcjoniści, zawsze będą mówili tak, 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 ja zrobiłem, to ja się pomyliłem, to ja jestem winny, to ja powinienem zadośćuczynić, to ze mną coś nie tak i będą robiły wszystko w kierunku autoagresywnym, nie bacząc na to, czy poznawczo rzeczywiście coś zawiniły. Najważniejszą rzeczą, kochani, jest, żeby pracować ze wstydem i rozdzielić zdrowy wstyd od toksycznego,
To jest bardzo ważne, żebyśmy kwitnąć w swojej autonomii, bo taki temat się, kochani, podjęłam, wstyd, autonomia. Jak się rozprawisz z tym, co robi ci życiowy zamordyzm, to niejako nie będziesz miał tego przeszkadzacza, żebyś mógł pięknie się rozwijać. Natomiast jeśli ktoś ma, tak jak osoby narcystyczne, które zawsze do przodu i w nadmiarze używany mechanizm kompensacji, czyli wszystko w dumę i w pychę idąc, w pychę, bo zdrowa duma jest dobrą dumą. Natomiast jeśli jesteśmy w pysze i zawsze wszystko zrobiliśmy dobrze, nigdy nie jesteśmy za nic odpowiedzialni i tak dalej, to z kolei też nie, to też nie jest dobre, bo nie mamy wtedy takiego człowieczeństwa, bo człowiek, umówmy się, w ogóle człowieki to mają tak, że są tak samo dobre, jak i złe. W takim, wiecie, w takiej tej drodze środka. I robię piękne rzeczy i knocę. I lubię piękną strukturę, poukładane wszystko, ładnie spisane, ale też mam tendencję do dużego chaosu. I teraz nauczenie się funkcjonowania właśnie takiego, wiecie, bycia autonomicznym, prawdziwym, ale jednak, żeby nas nie przerzucało na te boki, tak jak się właśnie w enagramie mówi, że mamy dwa skrzydełka, to raz nas przerzuca na jedno, raz na drugie, aż nauczymy się pięknie latać tym samolotem pod tytułem ja. Ja na przykład, jak jestem dziewiątką enagramową, to żeby ten kadłub, ten środek mój był najbardziej dziewiątkowy, to zobaczcie, między jedynkowością a ósemkowością, czyli gniewem i poczuciem struktury, perfekcjonizmem, to raz mnie przekręci na to, raz mnie przekręci na to. I jak na przykład coś mi się jakoś czara goryczy przeleje, to mi łatwo jest do gniewu, bo to jest moje skrzydło enagramowe. Łatwo mi do gniewu. Natomiast nieraz mnie weźmy w drugą stronę, żeby układać, już mam strukturę napisaną do struktury i jak to już tego jest za dużo, czyli bardziej mnie w tą jedynkę pociągnęło, czyli nie byłam w drodze środka, to już wiecie, to już mi każde wzory i kolory przeszkadzają. Jak widzę, że jest tego za dużo, to przychodzi na ratunek skrzydełko gniewne i każe mi wszystko to pieprznąć i już wtedy już nic nie chcę robić, nic już mnie nie kręci, ale też nic mnie nie denerwuje. Także przy okazji bardzo polecam też zainspirować się czymś takim, jak jest Enneagram. To jest o takiej drodze środka swojej osobowości i tak naprawdę jak gdyby misji duszy na to wcielenie. A to jest głębszy temat, tak przy okazji, kochani. Więc zdrowy wstyd zachowujemy, bo to jest głos sumienia, ale toksyczny wstyd zawsze dajemy pod sito nieracjonalności, a poznawczości. Przyjrzyjmy się, czy tu fakty mówią o tym, że coś przeskrobałem. Jak przeskrobałem, to co? Jakie jest zadośćuczynienie adekwatne do przewinienia, tak dosłownie jak na przewodzie sądowym i tak dalej, i tak dalej. Chyba już, kochani, na dzisiaj skończę, o której ja zaczęłam, jest godzina 10. Zapraszam Was za tydzień, pogadam troszkę o perfekcjonizmie, bo wstyd jest zaraz po sąsiedzku z poczuciem winy. A z kolei u osób z perfekcjonizmem, z życiowym perfekcjonizmem jako linią obrony, to tam jest bardziej, przerzuca się na poczucie winy. Na poczucie winy. I może jeszcze tam dodam troszeczkę o kanale depresyjnym, bo wszystkie te emocje, tak jak mówiłam na początku, na skali Hawkinsowej, to są niskie wibracje. To są takie, wiecie, przedsionek piekła. Wstyd, depresja, no jak to depresja, jest nam tam źle, czujemy się tam do niczego. I na przykład perfekcjonista ma takie wewnętrzne przekonanie, czyli właśnie taki program, że on zawsze tym przekonaniem o sobie będzie się sprowadzał na ten taki dolny mental. Do tego przedsionka depresji będzie się sprowadzał, bo tak wierzy. Bardzo trudno się pracuje z perfekcjonistami, bo nie chcą uwierzyć, że metody, które im się dało, że to czymś, że one będą skuteczne, bo zawsze wszystko można ulepszyć, zmodyfikować i nawet to, że w rozwoju, jak się ulepszamy niejako, rozwijamy, to też ego się upgrade'uje i ono mówi, no dobra, wczoraj już byłeś prawie dobry, ale jeszcze musisz troszkę popracować. Czyli też może być tak, wiecie, przy okazji niechcąco zasilany perfekcjonizm podczas leczenia perfekcjonizmu. Ponieważ ego też się przyzwyczaja do nowych standardów. Już prawie było dobrze, że się przestałam do siebie przypieprzeć, gdybym miała perfekcjonizm. Rano wstaję i mówię, no te osiągi z wczoraj, to one były dobre na wczoraj. Ale dzisiaj to już mamy kolejną poprzeczkę. I wiecie, aż do zaburzenia obsesyjno-kompulsywnego i tam już dalej, już tylko śmierć.
Kochani, pięknie Wam dziękuję, że byliście. Co tu pisaliście? Pozwólcie, że zerknę. Witam serdecznie. Najniższa w skali Hawkinsa. Bardzo polecam książki Hawkinsowe. Tak, normy społeczne. Byle nie toksyczny wstyd. Wstyd, tak? Zdrowy wstyd. Nazywamy to sumieniem. Zbyszek. Wiem, że nie na temat. Dziś styl dwudziestolatki. Zbyszku, czy chodzi Ci o mój wygląd? Tak, taka spinka, wiecie, taka, o, która tutaj zahacza. No i fryzura takiej jeszcze nie miałam, nie? I już mam dwudziestolatkę. Wystarczy tylko włosy wysuszyć tak do połowy i wtedy włosy się robią gęste i można zrobić taką fryzurę, kto się ładnie trzyma bez lakieru. To takie tam kobiece myki. Jeśli dotyczyło się mnie i dwudziestolatki, to czuję się zobowiązana. Moja córka ma 26. Gdzieżbym ja tam miała dwudziestolatki? Styl tak, ale w środku, wiecie. To jest zobowiązujące. Co tam piszecie dalej? Ja u siebie zauważam, że mi jest brak wstydu. Brak wstydu? O, kochani, tu jeszcze bym mogła troszeczkę może za dwa zdanka. Brak wstydu. Jak jest brak wstydu, to też niedobrze, bo jak jest totalny brak wstydu, albo wiecie, taka troszeczkę za bardzo pycha, to tam będzie brak wstydu, bo przecież pycha leży po drugiej stronie. Po drugiej stronie właśnie wstydu, czyli osoby narcystyczne chcąc uciec od tej dużej ilości wstydu, o której mówiłam, że ono tam w tej ranie narcystycznej jest, całe wory wstydu, to właśnie mechanizmem kompensacji, jak taką katapultą. Pamiętacie, jak były takie gumisie, to tam był taki księciunio i taki Toadi, który siadał na taką katapultę i on był zawsze wyrzucany tak het, z bajki wyrzucany. To jest taki, mówiąc bajkowo, mechanizm kompensacji. Więc jak za mało wstydu, też kochani, niedobrze. Cały czas nawołuje do drogi środka. Jak się mamy za co wstydzić, to się wstydźmy w sensie rekompensaty, zadośćuczynienia, rozpoznania faktów, a nie wstydzenia dla samego wstydzenia. Bo wstyd też może być trochę fałszywy. Możemy się skryć pod pozornym wstydem, albo nawet i pod prawdziwym i udawać tożsamość ofiary, że no teraz to się tak wstydzę, że już teraz powinnam troszeczkę przygasnąć, bo się komuś coś nie spodobało. Także pani tu we wszystkim droga środka. Co tam jeszcze mamy? Zbyszek. Kiedy się ożeniłem, pierwsze to, co wiedziałem, że muszę pozbyć się wstydu. Bardzo podoba mi się, Zbyszku, twój komentarz. Wielu mężczyzn, którzy przychodzą na terapię, właśnie mówią, że rola społeczna pod tytułem mąż i ojciec wręcz postawiła tych mężczyzn właściwie w takiej pozycji, że nie ma odwrotu. Jak powiedziałem A, no też dzieci się nie rodzą z dnia na dzień. Ileś z tą żoną się też randkuje. Trochę wiecie, te zwierzątka się do siebie zbliżają, się zapoznają, ale rzeczywiście, ja pamiętam, jak też mój mąż pierwszy jakieś tam kolewki do mnie smolił, to ja widziałam, jak się zawstydza. I wiecie co, jeszcze taką fajną rzeczą, która jest w ramach bycia człowiekiem w ogóle, jak spotykacie kogoś po raz pierwszy i macie nadmierną do niego otwartość, ktoś jest do Was nadmiernie otwarty, albo Wy jesteście nadmiernie otwarci, a załóżmy, że mielibyście się ku sobie, w sensie samiec z samicą, ja to mam na myśli, że może moglibyście być potencjalnie parą, gdzieś Wam jakaś randka smakuje i nie byłoby takiego tego słodkiego, finezyjnego rumieńca, czyli takiego lekkiego speszenia się, takiego małego wstydku. To jest, kochani, bardzo niedobrze. To jest bardzo niedobrze, bo wyobraźcie sobie, że takie to lekkie speszenie się, to jest taki ten przedsionek do naszego ja. Bo gdy ktoś ma taki życiowy ekshibicjonizm, albo ma tak dużo mechanizmów obronnych, że on udaje, że się niczego nie zawstydza, to też bardzo niedobrze. Mamy się nieco zapąsowić po to, bo właśnie jeden wszechświat zbliża się obejrzeć mój wszechświat. Czyli wiecie, to jest tak jak wpuszczenie na terytorium. To wstyd podchodzi, leciutki wstyd i mówi, ojej, a może troszkę się zamknijmy, a może trochę nie wpuśćmy go na ten teren. Dlatego wiecie, tu by się jawił ten obszar kokieterii. Troszkę chcę, ale troszkę nie chcę. Troszkę chcę, aż zapoznam Twoje jakieś tam intencje. Dopiero później wpuszczamy do alkoholu. To jest przepiękny proces. Więc wstyd i wszystkie inne emocje, kochani, już kończąc, kwestia nasilenia. Nie musi być to śliwowica 80%, czyli toksyczny wstyd, ale jeśli będzie taki ten zdrowy wstyd i troszkę a propos tego kokietowania między płciami, to jest piękne. To jest w ramach bycia człowiekiem. I wtedy też nasza autonomia nie będzie taka zalewająca innych.
weźcie na przykład osoby histrioniczne, jak zalewają sobą, to jest do zżygania, do znudzenia. Więc wszystko w drodze środka. Kochani, pięknie Wam dziękuję, że byliście. Dość późno, bo się nie wyrobiłam dzisiaj z klientami. I przesunęłam pół godzinki. Za tydzień pogadam o perfekcjonizmie, bardziej na życiowych przykładach. Trochę pogadam o mechanizmie, a później o przykładach, gdzie może być perfekcjonizm, gdzie może się przejawiać, bo nie zawsze widać perfekcjonizm tak na zewnątrz. Nieraz mamy perfekcjonizm na przykład taki religijny. Wtedy to jest w imię Ojca i Syna. No, kochani, tyle. Wyłączam się. Pięknie dziękuję. I teraz dla odbiorców na YouTubie. Kochani, bardzo Was proszę o współpracę, o komentarze, pełne inspiracji. Jeśli jesteś odbiorcą na Facebooku, na YouTubie, no to jesteś i tu, ale tam mam prawie 4000 subskrybentów, więc kochani, do Was też mówię, bo to wideo jutro powędruje na mój kanał. Bardzo Was proszę o współpracę, jeśli będziesz chciał, żeby ten kanał się lepiej rozwijał, żebym więcej mogła treści różnych mądrych, inspirujących. Mam nadzieję, że po tych wakacjach będę troszkę zajmowała się bardziej graniem ciałem różnych rzeczy psychologicznych. Bardzo mi się to marzy, nie chcę się już gadać. Chciałabym troszkę ciałkiem pobrać. To potrzebuję też, kochani, o współpracę z Wami. Więc jeśli jesteście zainteresowani wspierać ten kanał, to macie tam funkcję podziękuj i będą możliwe jak gdyby narzędzia, nowe narzędzia do rozwoju kanału. Niech Wam to, kochani, pięknie służy. Dobrej nocki, pa, pa. Jak się to wyłącza? Zakończ transmisję wideo na żywo.